Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Tak na szybko obszedłem tutaj, nie znalazłem niestety naszego szanownego króla. Dlatego już w tej chwili to oleję. Wiem za to, co należy zrobić, żeby wybić tunelowy bulgot. Potrzebujemy 200 punktów wytrzymałości. W tej chwili je tu doładuję. Daj. Tak. Mamy 200 punktów. Powinno wystarczyć. Możemy się udać do klanu Młota i później pójdziemy zagadać z Xardasem. Jak on się zapatruje na naszą sprawę w tej chwili. A później może skoczymy sobie wyzwolić pustynię. No to już jest ten etap po prostu. Że niewiele nam zostaje do zrobienia, nie? Nie chcemy tu awantur. Jasne? Oni nie chcą awantur. Na szczęście mają wolną kopalnię, także... To powinno im pomóc w jakiś sposób. Czym ty handlujesz, przyjacielu? Ale nadal nie było to do łatwa. Trzymaj, idziemy dalej. Idziemy dalej. A dalej to jest chyba tam. Jasne. Mimo wszystko. Jak się nazywał ten gostek od Bulgotu? Ugolf. Dawaj wódę. Proszę. Jesteś napakowany niczym bawu. Chłopanie. Jeśli zechcesz, pójdę z tobą zapolować na orków. Masz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. No, faktycznie pod mostem byli orkowie. Zabiłeś ich? No tak. Doskonale. Potrzeba nam więcej takich jak ty. Żale tej bandy niedoszłych zabójców orków zaczynają mnie już wkurzać. Masz. Z pewnością tobie przyda się bardziej niż mnie. No fajnie, fajnie. Oto twoja ruda. Ucz. Gotowy? Aha. Niektóre problemy są. Dobra, nic ciekawego. Z jego usług też nie skorzystamy. Możemy zapisać i możemy się udać do Xardasa. On chyba nie będzie zadowolony, nie? Tu się chyba skończy nasza przyjaźń. Ale nie uprzedzajmy faktów, sprawdźmy, co się stanie. No bo na pewno do rozmowy jakiejś dojdzie, pomimo wszystko. Xardas. Widzę, że zdecydowałeś się poprzeć Inosa. Jam jest wojownikiem ognia. Za długo trzymałem cię samego wśród magów i paladynów. No cóż, wiedziałem, czym ryzykuję. Nigdy bym jednak nie uwierzył, że na to się zdecydujesz. Tak czy tak, to już koniec mojej wojny. Twoja zaś dopiero się zaczyna. Nasz wspólny czas dobiega końca. Nie pozostało już nic do powiedzenia. Co, nie muszę go zabijać? Główny. Wojownik ognia. Nie do wiary. Okej. To co, zabijemy chyba go, nie? Czemu by nie? Hej, uważaj co robisz, dobra? Okej, było takie zadanie. Księga Xardasa. Kostur maga. Kostur śmierci. Fajnie. Księga Xardasa. Decyzja dotycząca przyszłości świata leży w rękach jednego mężczyzny. Nie w tym rzecz, którego boga ścieżkę winien wybrać, Innosa czy Beliara. By świat uwolnić od wojny bogów, musi wyzbyć się ich mocy. Boska moc spoczywa w 5 artefaktach Adanosa. Można je zniszczyć w piecu do wytopu rudy w Nordmarze, jeśli dostarczy się do niego dość energii. Muszę sprawdzić, czy mój nowy kamień ogniskujący do tego wystarczy. Jako wybrańcy, Zuben i Król Robar noszą sobie cząstkę boskiej mocy. Po ich śmierci moc ta zniknie z tego świata. Co się jednak stanie z ich artefaktami? Kostura Wiecznego Wędrowca i Berła Warantu nie można zniszczyć w piecu do wytopu rudy. Można jednak z ich pomocą otworzyć portal do nieznanych krain. Podejmujący decyzję musi zabrać ze sobą kostur i berło przez portal, pozostawiając ze sobą świat wolny od boskiej mocy. Takie rzeczy. No dobra.
Sardas unieszkodliwiony, unicestwiony. Co nam zostaje? Zabij Zubena, uwolnij pustynię od władzy asasynów, oswobodź Myrtanę, gdzie jest guru. No i masa pobocznych zadań. Mapa. To co, może Bensala? Jakie tu nastroje? Oni będą chcieli walczyć raczej, nie? Nie. Ciekawe. Byłem pewien, że się rzucą. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. A sprawiałem? Zaraz zginiesz! Fajny dialog, taki... nie za dialogowy, nie? Oj. Nie udało się wskoczyć. Dobra, jestem. Aha. Przestrzeliłem. Ach, mało brakowało. Potrzeba mi dostać się na jakiś murek. Bum. Gdzie jest ten Julio? Fajnie by było go zastrzelić. Hop. Kurczę, już byłeś, Bezi, po co złazisz z tego? Nie w ten sposób. Okej. Okay. Jestem, oni oczywiście walczą z orkami. Łap, Daro. Bum. Zatrzymaj się, Mora. Orkowie tutaj nie są moimi wrogami, nie? Stanowczo. Gdzie są jacyś asasyni? Będziesz krwawić. Tu ktoś był? Julio. Idealnie. Bum. Oswobodź Bensale. Jeszcze Gioresa złapię. O ty gnoju. Nie widzisz, że przeszkadzasz? Okej. Okay. Zrabowane dobra. Zadanie nieudane. Mamy kolejne miasteczko. Zajęło to rekordowe 2 minuty. Do Bensali. O, tu jakiś ork biedny. Bakaresz możemy zrobić. Morasul albo Isztar. Morasul będzie fajne, bo jest duże, nie? No to chodźmy do tam, do tego miasta. Zrobię z ciebie szaszłyk! Co tu się dzieje? To już na mnie atak. No tak przypuszczałem. I za długo mi to przechodziło płazem, nie? Wale we wszystko, co się rusza. Hamid. Asasyn. Dawać Gonzalesa. Byłem szybszy mimo wszystko. Kupiec. Idą w większych grupach w końcu. Ale tacy rozproszeni na razie jeszcze, nie? Miksturka. Na sip. Ach, ten niewolnik, tam się ładuje pod celownik. Elitarny wojownik. Okej, zdjąłem dwóch.
No nie jest to jakieś spektakularne, nie? Ale jest to część fabuły, jakby nie patrzeć. Wyślę cię na łono Beliana. Jest Gonzales. Pa. Bandaro. No przestrzelił. Ale jaja. O. Ała. Okej, wszystko się dobrze skończyło. Idą kupcy. Zaraz zginiesz. To się okaże. Nic takiego nie planowałem. Ramon. Fesul. O, tu ich jeszcze trochę będzie, nie? To na pewno. Mamy to. Okej. Gdzie jest nasz Gonzales? Nie wiem, czy jest szansa go znaleźć. Do zobaczenia. O. Jakiś zdrajca. Mam nowy fotel. Także nie będzie słychać tego specyficznego skrzypienia. Bardzo mi uważaj to przeszkadzało. Pogadamy później. Zobaczymy, czy Angar nam coś powie z tej okazji. Albo żona Gonzalesa. A nie doszła, nie? Oboje będziemy mieć kłopoty. No ja już raczej nie. Ciężka skrzynia. A w niej? Inkwizytor, zobaczcie. Przywołanie błyskawicy. Okej, spoko. Jest stara skrzynia. Pierścień ochrony przed magią. I ostatni kuferek. Śmietnisko. Idziemy dalej. Jasne, czemu nie? No to słychać rozmowy. No to wszyscy bawią się w najlepsze. Dobrze ci radzę. I nikt nic nie ma do powiedzenia. Asasyni zostali pokonani. Dziękuję ci, ojcze wolności. Kiedyś pustynia będzie należeć do nas. No jasne. Proszę, przyjmij to, mój wybawco. Niechaj pomoże ci w dalszych przygodach. Okej, dzięki. Dzięki tobie, wszystko jest już w porządku. Pogadamy później. Czyli tyle. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Moglibyśmy spróbować swoich sił w Bakareszu. Teleport do pałacu Zubena. Przestań się obijać. Kurczę, co nam tu zostało? Bakaresz i Isztar. Gdyby to było takie łatwe. Dobra, idźmy dalej tym ciosem. Za tym ciosem. Teleport do Bakareszu. Zrobię z ciebie szaszłyk. Tu będzie przeprawa z magami, nie? Ale poza tym wszystko powinno być ok. Jeżeli w miarę na czas będę ich wyłapywać, to nic nie powinno być dla nas przeszkodą. No to do wszystkiego jest jeden schemat tak naprawdę. I po kłopocie. Co ciekawe. Bam. Bam. Padają gromy na moich wrogów. Mufasa. Już po tobie. Achmet nałogowiec.
Na razie przychodzą tylko z jednej strony i to jest na plus. Tu amula by trzeba było ściągnąć, tak? Hernando. Irhabar. Okej. Carlos. Wojownik świątynny. Ale tylko jeden. Biegnie drugi. Fantastycznie. Dobra, kto następny? Mogę zapisać. Najazd. Chciał mi zrobić najazd, nie? Biegnie kupiec. Bardzo odważny kupiec. No, doleciał do mnie. Co dalej? O! Zaraz zginiesz! Zaraz zginiesz! Może mikstura? Sigmor! To już magowie! Bum! Bum! Ach. No i okej. Teraz mikstura, mogę zapisać. Wracamy do naszego punktu. Jest amul. Był szybki, ale nie wystarczająco szybki. Amul zdjęty. Zobaczymy, kto przyjdzie następny. Niewolnik to nie. No i co? Biegnie, elitarny wojownik. I mroczny mar. Ale był słowiutki. Prawie nic mi nie zrobił. Zrobię z ciebie szaszły. Oni wszyscy by chcieli być bardzo groźni, nie? Ale nikomu to nie wychodzi. To już będzie koniec zaraz. Barbecue. Okej, okay, ktoś biegnie. Akrabar. Wybiła twoja ostatnia godzina. Czy Akrabor? Już po tobie. Jeszcze jeden elitarny wojownik. Koniec. No okej, okay, fajnie. Można zapisać i przechodzimy do Isztar. Teleport do Isztar. Zabijecie! Fajnie, fajnie. Ciap. O cholera. Kurę odpaliłem.
Grasal, to może być mag jakiś. Nie, to był nauczyciel walki. Oni tutaj w tym miejscu też sami będą do mnie przychodzić. Kasim. Zrobię z ciebie szaszłyk. To następny. No Zuben nie przyjdzie. Po Zubena będziemy musieli iść osobiście, nie? Z tego co kojarzę. No i co? Tu z tego skrzydła magowie powinni wychodzić. Ale wszyscy stanęli w miejscu. Okej, okay, to dziwne. Coś tam się wydarzyło na ich trasie. Zajrzyjmy do środka. Strażnik bramy. I wojownik. I kolejny wojownik. Niezbyt bojowi ci wojownicy, nie? Nie sądzę. No nie wiem, czy to się uda. No właśnie. To jest jakiś czarodziej. A raczej był. Au. Okej. A, jest Zuben. Zuben, nie poczekaj, nie wtrącaj się na razie. Okej. No nie wątpię. O nie, Zuben ucieka. Tego to się nie spodziewałem. Okej. Tyle, jeśli chodzi o asasynów. Zdaje się. Uwolni pustynię od władzy asasynów. No wygląda na to, że nie. Może zostawiłem Bragę? Chociaż... nie sądzę. Zaraz to sprawdzę. Braga. A może jednak? Zaraz zginiesz. Oczywiście. Zatrzymaj się, ty psie. Przecież stoję w miejscu, Tomek. No to już będzie banalne, nie? Dostał. O ty.
Okej. Zrobię z ciebie szaszłyk. O! Kurde, zaskoczył mnie. To jest koniec. Nie spodziewałem się, że tu Fire będzie miał tyle zdrowia. Nie chcę żadnych kłopotów. No, to się rozumie. Jak tam Diego? Diego można chyba do Morasul zaprowadzić, nie? Za mną. No to chodźmy. Sprawdzimy to przy okazji. No coś mi tak świta. Nie wiem, czy do odbitego akurat, ale Morasul to Morasul, nie? Nie powinien marudzić. Co nam zostaje? Oswobodzenie Myrtany. Dużo więcej nie mamy do roboty. Niestety idzie to ku końcowi, a bardzo fajnie mi się grało. To była wielka przyjemność odświeżyć sobie tą grę. Szakale. Idziesz, Diego, idziesz. Jak ja cię tu przeprowadzę, co? Nie będziesz mi chyba szalał. Mam nadzieję. Trójka jaka jest, taka jest. Każdy wie, no nie muszę się na ten temat wypowiadać, raczej to jest stara gra. Ale mam do niej bardzo specyficzny sentyment. To jest pierwszy gothic, w jakiego grałem. I naprawdę mnóstwo radości mi dała ta gra za pierwszym razem, jak ją ogrywałem. I tym chętniej sprawdziłem dwie pozostałe części, które to już po prostu skradły mi serce. Szczególnie dwójka. Chociaż z początku mi się bardziej podobała jedynka chyba. Ale z wiekiem doszedłem do pewnych wniosków po prostu. Gothic dwójka, Noc Kruka to jest ponad wszystkie inne gothiki, nie? Czyli ponad jedynkę i trójkę oczywiście, żadnego innego gothika nie ma. Śmierć bogów Arkania to... Pozostawię to w milczeniu. Dawaj ziomek, już prawie jesteśmy. Świetnie nam idzie. Piaskowy topielec. Boom. Jest ich więcej. Nieźle. Piaskowy topielec. Też coś. Dawaj. Kurczę, dobrze mi się tu siedzi teraz. Mógłbym dwugodzinne materiały nagrywać. Co my tu mamy? Okej. Takie rzeczy. I jesteśmy na miejscu praktycznie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, Diego to jest zawodowiec. A co wy na to, żeby sobie ostreamować Skyrima w najbliższym czasie? No to nie jest raczej materiał na serię, nie? Ale bardzo bym chętnie poograł też. Ja w ogóle w tej chwili poza nagrywaniem gram sobie w Icewind Dale. To też jest gra mojego dzieciństwa, powiem wam, że o jedy. Przeżywam to dosłownie jakbym był dzieciakiem. Skończyłem w tej chwili, w dniu dzisiejszym, Smocze Oko. Bawię się rewelacyjnie. Ale tego też chyba nie chciałbym nagrywać, bo... No, bo gram bardzo specyficznie w tą grę.
I przede wszystkim bardzo powoli. Diego... Jest Diego. Zobaczymy, czy on coś nam powie. A, Morasul! A, jest, złoto, interesy, lodowate piwo. Nowy wpis w dzienniku. Nowy wpis w dzienniku. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. O, ja cię kręcę, gra się chyba wysypała. Ale nadal mi się to nie podoba. A może nie? Lepiej zważaj na słowa. Nie, działa. Wątpię, czy masz rację. Dobra, wracaj. Wiesz, gdzie mnie szukać? Gdzie idziesz? Wiem, człowieku, wiem. Do dzieła! Zapiszę lepiej. Niektóre rzeczy nigdy... Mamy oko pogadamy. Na wszystko. Uważaj na siebie. Wszystko jest możliwe. Mamy oko na wszystko. Diego, gdzie ty byś chciał pójść? Ale nadal mi się to nie podoba. Chyba dobra, Agi wróci, tak, nie? Ale mamy takie ukryte zadanko wykonane. Dobra, wracaj, przyjacielu. Tylko tego nam trzeba. Okej, do pustyni mamy już skończoną w 100%. Zdaje się. Jeszcze Szakiora mogę zaciukać. Lago. Lago, lago, lago. Lago jest oczywiście. Boom. Hurity Espas. Bez komentarza. Z Huritem się widziałem chyba. Hurit jest w tej oazie tam. W tej oazie gdzieś... jeśli się nie mylę, tutaj. Albo tutaj. O, darujemy Huritowi życie. Taki będę wspaniałomyślny. Dobra. Zwróćmy uwagę tutaj na Myrtanę. Moglibyśmy udać się do Treelis na przykład. Czemu by nie? Do Treelis. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A co tutaj? Odstrzelewaka. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. To się na pewno nie uda. Oczywiście, że nie. Bez szans. Ale jak wskoczę na te beczki, złapię jak się agro szybko. Bum. A teraz przeskoczę tutaj i szybko strzelę jeszcze raz, no nie w niego akurat, ale okej. To niesie za sobą żniwo, nie? No patrzcie, jaka złośliwość, akurat sam został. Tak bardzo gotik, nie? Miksturka. Straszliwi kusznicy. O kurde. To snajperzy. O, niewesoło się zrobiło. O kurde. Kompletnie się tego nie spodziewałem. No to co, zapiszę. I jeszcze raz do Treelis. A jak? I ósemeczka. Dobra, spróbuję. Pach. Kogo jeszcze? O, tu są wszyscy. Dawaj ich. Ciar. A jeszcze nie koniec. Wyobraźcie to sobie. Jaki opór stawiło Treelis, co? Ciar. Ciar. Gdzie jest nasz dzielny paladyn?
prawdopodobnie nie podołał. Był tu jakiś kufer? Był tu jakiś kufer. Ciężka skrzynia. Przywołanie błyskawicy. Z tego też moglibyśmy postrzelać trochę, nie? A gdzie jest nasz paladyn? Podejrzewam, że za wiele z niego nie zostało. Wak. Jakiś kuferek? Jest. Solidny metalowy kufer. Okej, zapiszę. I co, Silden? Kurczę, z tym Silden to jest taka sprawa, że chciałem oddać te plany. Plany łodzi. Ale to może być niemożliwe, nie? Już w tej chwili. Spróbujmy. A nie wiem, nie jestem pewien, czy Hatlot przeżyje. Okej, na razie są na żółto. Zapiszę i jakoś przebiegnę przez wiochę. Ha. Teraz ktokolwiek by nas nie zaczepił, to mamy już problem, nie? Jeszcze młot dla niego albo coś. Znalazłem twój młotek. Hej, dzięki. Teraz brakuje mi już tylko piły. Gdzie moja nagroda? Hej, nie tak szybko. Najpierw piła, potem złoto. No tak, jeszcze ta jego piła, nie? No dobra, nie zajmujmy się tym. Tu by się przydało Wareka rozciukać jeszcze. Jakoś go namierzę, chociaż to nie będzie proste. On nie dość, że nie za bardzo mogę tu czarować, to jeszcze on jest w obstawie, nie? Umbrak, nie Warek. Ciabas. Okej, okay. Taki Umbrak. Wyjątkowo brutalny podczas wojny, tak? Jak to mówili. O, niezły strzał. No i okej. Ciach. Ja idę za wodę, a wy? No wy pewnie też, co? O kurde, jak szybko strzelił. To ja miksturkę, a wy? A wy nie. Rybak. Dostaniesz w ucho. Mhm. Kto tu walczy i z kim? A to Hatlot. Nasz ziomeczek. Kurczę, ciekawe gdzie ta piła jego. Czy to miał jaszczur? To chyba jaszczur miał tą piłę. Młotek był w topielcu. Kto? Gdzie? Za co? Ani kroku dalej. Co jest stan? Napisz sobie lepiej list do Eminema. Nie zawracasz dupę. Wojownik. Zatrzymaj się. Za drzewem się schował. Za drzewem się schował, myślał, że uniknie walki, nie? No uniknął walki, jakby nie patrzeć. Jarok. Został w ucho. To nic nie. No zniknął mi najemnik. Nie. Jak nie, jak tak. Bum. Zapotek. Ciach. Co z tym kolego? Nie żyje. Mamy barda do strzelenia. Czemu pojedynczo oni giną? Nie widzę co się dzieje przez te krzoki. Aha, mamy plecki. W postaci wojownika. Nie, nie, to nic nie da. Krzoki.
Niezłe słowo. Ciach. O! Okej. Należało się tych kuszników pozbyć. No okej. Asasyn też ucierpiał. Oni się chyba nawracają, nie? Czy coś. Asasyni na 60%, bo się trochę boją. Po podbiciu pustyni. Niemiły człowiek chce mi urwać głowę. Jeszcze tutaj jakaś rebelia panuje. Zaraz strzelę meteor. Kurczę. No nie mogę normalnie skoczyć. O. No dalej. Pokaż mu. Dobra, ładuję. Raz. Dwa. Trzy. Świnki to nie będę zabijał. Okej. Ani kroku dalej. O ty łobuzie. Widziałem, coś tam zrobił. Ja ci pokażę. Okej. Zwiadowca. Dostał też wojownik rykoszetem. Gives. O, tak myślałem, że się nie uda. Ile razy tego jaroka będę zabijał? O co tu chodziło? Hej ludzie, walka! Dobra robota! Uważaj na siebie. Spoko, ziomek. Jerek Gumball. Teraz z tymi przyjaciółmi mogę się zająć. Barak. Okej. Okay. O, tu ich jeszcze sporo było, nie? Może meteorem. Ciap. O, tylko dwóch zginęło. No, ale dobra. Kolejny wielki sukces na koncie bez jego. Co tutaj? Solidny metalowy kufer. Biorę. No co mam nie wziąć? Nic tu nie ma. Pulpit. Nie ma tu nic ciekawego. Oczywiście. Miksturka. Zobaczymy, co Anok powie. Inok. Silden zostało wyzwolone. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to przeżyję. Ja też. Masz dozgonną wdzięczność mieszkańców tej doliny. Weź to w nagrodę. Jeśli zechcesz kontynuować trening, daj mi znać. Darujemy sobie. No dobra. Zostaje nam Geldern i Faring. Tak, Geldern i Faring. To raczej zrobimy sobie w następnym odcinku. Teraz możemy skoczyć do Anonga, zobaczyć, co on powie na ten temat. Oczywiście pod warunkiem, że w ogóle do niego trafię. Już dosyć dawno tam nie byłem, nie? Nie no, to jest tylko droga pod górę. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Zmęczony buntownik. Czego chcesz? Jeszcze widzę, wieści nie dotarły. O,
gdzie teraz? Prosto. Mhm. Może trochę tutaj. No to jest gdzieś w tym miejscu, nie? Tak jest. Tylko przestań się obijać. Co też nam on powie? Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niego Freeman. Nie dojdziemy. O. Może lepiej nie zwalaj. Zapędziłem się trochę. Po co mi to złoto? Żartujesz sobie? Jasność, czemu nie? Okej, tutaj będziemy mieli Anoga. Dobrze ci radzę. Anog. Słyszałem o rebelii, więc Silden naprawdę jest wolne? Tak, to prawda. Dobrze się spisałeś, nieznajomy. To przywróci nadzieję wśród ludzi. Niechaj Inos macie w swej opiece. Okej, super. Lepiej się nie wtrącaj. Chcesz wielki miecz? Jasne, czemu nie? No skoro tak twierdzisz, pyk. Może lepiej nie zwalaj tego na... Dobra, fajnie. Wszystkie. Gdyby to było takie łatwe. Ach, wilcze skóry dla Gnara, kurde, już chyba raczej się nie ucieszy z nich. Tylko przestań się obijać. Ja i tak ich nie miałem. Poznaj sekret druida Runaka. Też już nieistotne, nie? Ludzie Geldern, przepędź orków z Geldern. Jak najbardziej do zrobienia. Zabij druida Torna. Kurczę, kochani, no mamy wszystko zrobione praktycznie. Cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Ciebie to nie obchodzi. Zastanówmy się. Geldern i Faring to będą trochę dłuższe bitwy, dlatego zrobimy je na pewno w następnym odcinku. Lepiej się nie wtrącać. I co, nie pozostaje mi chyba nic jak się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za uwagę i do zobaczyska w następnym odcinku.